Także witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pucharu Świata. Jak dzisiaj kontynuujemy moją serię z Pucharu Świata. Dzisiaj niedzielny konkurs wrócę, ale jeszcze przed tym kwalifikacje. Będziemy klasyfikacją z poprzedniego konkursu, no inaczej się w DSJ-cie nie da. Prowadzi Alex Insam. Zaczynać będzie Tomasz Pilch. Tylko mam nadzieję, że teraz Polakom pójdzie troszkę lepiej. No nie było to najlepsze wyjście z progu. Ale skok jak na to wyjście dobry. No ale 125 wrócę nie daje kwalifikacji, nie daje gwarantu kwalifikacji. Teraz Stefan Hula. No wyrądował. Nie był to dobry skok. Teraz Jarko Metty skacze. Z Finów tylko pewnie tu Nowiany się kwalifikuje. Z Polaków tylko Tomasz Pirch. Jan Habdas. Jan Habdas, dobre wyjście z progu. I leciał. Ale to będzie gorszy skok niż Tomasza Pircha. Ale Jajgro i Alex Insam weszli już do konkursu. Teraz Piotr Żyła. Piotr Żyła, dobrze wyszedł z progu, ale Piotr Żyła leciał, ale gdzieś tam go na koniec przycisnęło. Skok gorszy od... Nie no, lepszy od Tomasza Pilcha, za styl miał odjęte. Zakwalifikowany jest już Żyła z Pilchem, no Habdas też miał kwalifikację. Fatalny występ ogólnie Kamila Stocha w poprzednim konkursie. No ale zobaczymy jak będzie teraz. Kamil Stoch. Ale ależ idealne wyjście z progu teraz Polaka, Kamil Stoch! I tym razem wylądował. Skok 130 metrów, najlepszy z Polaków. Ale kurczę, no nie poniosły go warunki jak tak jak Rena Nikaido. Dobrze wystąpił też Artiego, który w ogóle się nie kwalifikował w ostatnich konkursach, a dzisiaj mamy kwalifikację, może być w drugiej serii. Bo dobry skok Artiego Aigro, 136 metrów. Aleksi Instant też dobrze, Domen, Presley, Koparasari. Zaskoczenia duże są. Ale Kamil Stok wreszcie powolutku wraca do formy. Jeszcze Dawid Kubacki oraz Maciej Kot. Pierwszy z Polaków, Dawid Kubacki. Też dobre wyjście z progu, ale lepiej wyszedł Kamil Stoch. Dawid Kubacki, to jest lepszy skok niż Kamila Stocha, 133 metry. Dawid Kubacki w siódme miejsce. No wreszcie, coś tutaj się zaczęło dziać. No w Wiśle też nie był to zbyt dobry występ, ale gdzieś tam Maciej Kot w pierwszej piątce się plasował. A z Maciej Kot, żeby chociaż tą kwalifikację, no Maciej Kota nie zobaczymy. A jednak zobaczymy. No. No prawdopodobnie Maciej Kot się jednak zakwalifikuje, więc zobaczymy. Plus paszkę. A jednak, Maciej Kota nie zobaczymy. No ale za to najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki 15. Ale skok Rena Nikaido zbyt mocny. Tutaj mamy zakwalifikowanych pierwsze 25 miejsc. Kubacki 15, wygrał Rena Nikaido drugi, Deschwanden trzeci, Herl. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca zakwalifikowane, to coś się zakwalifikował Pirch, Żyła, Jan Habdas, a niezakwalifikowani Polacy to Maciej Kot i Stefan Hula. Trochę słabo, ale no. Trudno się mówi. Wynik kwalifikacji będziemy mieli przy okazji na ekranie. Weszło czterech Polaków, czyli jest to dobry wynik. Tomasz Pirch. No, trafiłem Polacy na niekorzystne warunki. Szkoda, bo można było tutaj sobie fajnie latać. Tomasz Pirch. Ależ to jest daleki skok Tomasza Pircha. To jest 135 metrów, drugie miejsce. I będzie długo się utrzymywał. Jan Habdas. Coś się zaczyna dziać, bo w poprzednim w sobotnim konkursie tego nie było. Jan Habdas, zachwianie w locie, ale utrzymuje swoją pozycję i skacze dalej niż w kwalifikacjach. 137 metrów, trzeci. Dalej się utrzymuje. Teraz Piotr Żyła. Dobre wyjście z progu, bardzo dobre i będzie leciał daleko, ale troszkę go nam przycisnęło. To skok też dobry, trzecie miejsce, trzech Polaków obok siebie i wysoka pozycja Tomasza Pircha cały czas, a teraz Kamil Stoch. W kwalifikacjach bardzo dobry występ, tylko no w Kubacki go nie. Trochę go osoby wyprzedziło skoczków, ale doskonałe wyjście z progu, wręcz idealne Kamila Stocha i to jest 134 metry, piąte miejsce i z czterech Polaków obok siebie, czyli pięciu weszło.
Ha, bo kadra ma 7. Dalej się utrzymują, a teraz Dawid Kubacki, czyli to oznacza, że będą mieli kwalifikacje. No, Dawid Kubacki. Nie ma lidera Polaków, Macieja Kota, ale Dawid Kubacki. Dobre wyjście z progu. Dawid Kubacki wylądował za 132 metrem i wszyscy Polacy są obok siebie. Bardzo ciekawe. Się troszkę rozdzieliła. W pierwszej dziesiątce mamy tylko Tomasza Pircha, ale wszyscy Polacy się zakwalifikowali, więc jest się z czego cieszyć. Pierwsze 25 miejsc i 10 Tomasz Pirch, 11 Kamil Stoch, 15 Piotr Żyła, 21 Dawid Kubacki, 23 Jan Habdas, a pozostałe miejsca, no to tutaj już nie ma Polaków i no nie ma, Antial to ostatni. Przykro, bo potencjał ma Jan Habdas. Tu musi skoczyć 134, no w pierwszej serii tyle nie skoczył, ale może się uda. Żeby oddać skok, czeka trener, czeka Żyła, Kamil najazd rozpoczyna, już na skocznika. Przeciągnął ten skok, ale to chyba było 130 metrów, będzie trzeci. Dawid Kubacki musi trochę mniej skoczyć, 132, no lidera jeszcze nie zmieniliśmy. Ale doskonałe wyjście z progu Dawida Kubackiego, co to jest za skok? 137 metrów, pierwszy raz Polacy w dzisiejszym konkursie tę barierę 137 metrów przekraczają. Kubacki obejmuje prowadzenie i je utrzymuje, on może być w dziesiątce. Piotr Żyła, żeby objąć prowadzenie, musi skoczyć 136 metrów, więc trzeba się postarać. Blisko było, ale skok też dobry, 137 metrów, drugie miejsce. Kubackiego wyprzedza Daniel Wasiliew i Karl Geiger. Teraz Kamil Stoch, oj. Kamil Stoch musi poszybować za punkt, no zaraz na skoczni nie do końca, ale... Słabo Kamil Stoch. Jest siódmy. I Tomasz Pich. Ten musi skoczyć daleko. Ale może niech chociaż skoczy 130 metrów. Czeka nas daleki lot. Kamil w locie jest fachura, nawet kiedy trwa wichura. Szybki rozwój. To było za punkt konstrukcyjny i Tomasz Pich jest czwarty. I konkurs wygląda troszkę lepiej. Dawid Kubacki piąty, dziewiąty Tomasz Pich, gdzie mamy dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce. Zwycięża Karl Geiger, oczywiście na podium Halvergne Grenroth. No, Sabirzyna Muminowa nie zobaczyliśmy, ale za to jego rodak Daniel Wasiliew na podium. Tomasz Pirch dziewiąty, 12 Piotr Żyła, 14 Kamil Stoch, egzekwo z Renem Mikaido, 17 Jan Habdas, bardzo doskonały występ. I również wyniki będziecie mieli przy okazji na ekranie. I 30 miejsce Petra Perłca, bardzo słabo Sabirzyn, bo Sabirzyn Muminow przecież po drugim konkursie w Wiśle on prowadził w klasyfikacji generalnej, no teraz spadnie o wiele miejsc, pewnie go Kubacki dogoni. Miejmy nadzieję, że w konkursie w TTZ Neustadt, to było chyba TTZ Neustadt, Kubacki zdobędzie pierwsze podium w tym Pucharze Świata, albo jakikolwiek Polak. Więc za chwilę zaprezentuję klasyfikację generalną, a teraz muszę ją przygotować, więc no. Więc widzimy się za momencik. Także jestem już po przerwie. Klasyfikacja gotowa. Na podium się chyba nie zmieniło. A nie, Granerud prowadzi, drugi Geiger, trzeci Raimund. W stosunku do poprzedniego konkursu Muminow spadł oraz Sandal. Jeśli chodzi o Polaków, no to jeszcze... Kraft w ogóle nie zdobył punktów. Kubacki niestety nie wszedł do dziesiątki klasyfikacji generalnej, ale jest blisko. Dalej mamy tak. Maciej Kot 18 nie punktował. Jan Habdas 21. Tomasz Pik 25. 27. Piotr Żyła. I dalej. Polacy. Bo był w kwalifikacjach, bo odpadł w kwalifikacjach. I ostatnim Polakiem jest no, Wąsek Wolny, to oni nie wystąpili w... A tutaj mamy też pozostałych skoczków. Nie wystąpili w Rudze. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie i cześć!
Kamil Stoch. Czeka nas daleki lot.